W lubuskim szpitalu specjalistycznym, pulmonologiczno-kardiologicznym w Torzymiu, co pewien czas organizowane są konferencje naukowe, a także tematyczne spotkania szkoleniowe skierowane do personelu medycznego placówki. Temat szkolenia, które odbyło się 1 lutego, brzmiał Astma 2024 – pytania i odpowiedzi. My skutki pandemii odczuwamy na bieżąco. Tak naprawdę mamy kolejne warianty koronawirusa, który jakby przysparza naszym pacjentom wiele problemów i staramy się te problemy, z którymi do nas się zgłaszają, czy to pandemiczne problemy zdrowotne, ale nie tylko, ponieważ zajmujemy się tak naprawdę diagnozowaniem i leczeniem większości schorzeń płuc, staramy się u nas tym pacjentom pomóc, zarówno w zakresie leczenia w samym oddziale chorób płuc, jak również w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej, która pomimo tego, że Narodowy Fundusz Zdrowia jakby zaprzestał finansowania tak zwanej rehabilitacji po-covidowej, to my cały czas kontynuujemy u nas rehabilitację pacjentów po przebytym COVID-19. Przypomnę tylko, że wdrożyliśmy w naszym szpitalu w 2021 roku taki zindywidualizowany program rehabilitacji po przebytym COVID-19. Doskonalimy cały czas metody rehabilitacyjne, dokupujemy nowy sprzęt, staramy się również o ten sprzęt, również w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która no, szczęśliwie dla nas i dla naszych pacjentów w tym roku grała właśnie dla tego szczytnego celu, czyli dla poprawy zdrowia pacjentów po pandemii. Nie tylko, bo tam są różne aspekty w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, o których mówił pan prezes Jerzy Owsiak, bo to są oczywiście zdrowe płuca, tak, po pandemii, ale nie tylko. Chodzi też o pacjentów, którzy cierpią na dość rzadką chorobę zwaną mukowiscydozą. Nasz ośrodek w Torzymiu, tak naprawdę wiodący w leczeniu chorób płuc, z racji tego, że tak naprawdę specjalizujemy się także w leczeniu wcześniej już i mamy te doświadczenia, jeżeli chodzi o mukowiscydozę, to przystąpiliśmy do realizacji takiego programu, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia, diagnozowania leczenia pacjentów z mukowiscydozą. Ale zaczynaliśmy tak naprawdę całkiem niedawno, bo niespełna 2 lata temu, od podstaw. Brakuje nam tego sprzętu też specjalistycznego na potrzeby tych pacjentów, którymi nikt w województwie nie chciał się do tej pory zajmować, więc zaczęliśmy my i również wnioskujemy, zawnioskowaliśmy do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy o to wsparcie także na dosprzętowienie tego zakresu diagnozowania leczenia mukowiscydozy, ale także naszej pracowni endoskopii układu oddechowego, bo to jest jedno z naszych podstawowych badań diagnostycznych, także w zakresie wczesnego wykrywania raka płuca, którego tutaj w Torzymiu diagnozujemy i leczymy w ramach dostępnych programów lekowych. Natomiast naszych pacjentów również rehabilitujemy i ten sprzęt jest również potrzebny w zakresie tej rehabilitacji specjalistycznej, pulmonologicznej. Także dzieje się rzeczywiście w tym aspekcie bardzo dużo. W powiązaniu do tej działalności naszej podstawowej medycznej, tym nieodzownym elementem jest ciągłe doskonalenie się, wymiana też doświadczeń, bo to czym my się zajmujemy w Torzymiu, to zajmują się tym również oddziały, inne ośrodki w Polsce. Między innymi zacieśniamy współpracę pomiędzy dużymi oddziałami w klinikach, tak? To są takie kliniki wyodrębnione, które specjalizują się chociażby w leczeniu chorób przewlekłych płuc, takich jak przewlekłoobturacyjna choroba płuc, czy astma oskrzelowa. To jest też bardzo taki współczesny problem, z którymi pacjenci się borykają. Astma oskrzelowa jako przewlekłe schorzenie, także bardzo, bardzo temat też nam bliski, jeżeli chodzi o tą działalność. I żeby w tym aspekcie, tak, bo my staramy się poruszać w tych problemach, które są ciągle aktualne, jeżeli chodzi o choroby płuc, czyli pandemia, po pandemii, ale również nie zapominamy o tych chorobach przewlekłych, które były, są i będą, bo tutaj wiele nowych rzeczy, technologii, także terapii leczniczych jest wdrażanych i żeby móc jeszcze lepiej leczyć i dostosować tą naszą ofertę do potrzeb tych pacjentów, organizujemy przedsięwzięcia o charakterze szkoleniowym, konferencyjnym. One są różne. Czasami zapraszamy też uczestników z zewnątrz. Czasami to jest takie ścisłe grono tutaj naszego personelu medycznego. I dzisiaj taka konferencja o charakterze szkoleniowym, którą organizujemy w Torzymiu, właśnie o tematyce związanej z astmą. Na tą okoliczność przyjeżdża do nas bardzo znany i ceniony, niezwykle doświadczony praktyk właśnie w leczeniu astmy, pan profesor Piotr Kuna, który jest
jest szefem Kliniki Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wielokrotnie miałam okazję słyszeć pana profesora, jego wywiady i porady medyczne udzielane w ramach telewizji. Także jest to dla nas ogromne też wyróżnienie, że pan profesor poświęca swój czas i do Torzymia, wiadomo, no jest kawałek z Łodzi, przyjedzie i będzie wspólnie tu z naszym personelem, z naszymi lekarzami, specjalistami, ale też pielęgniarkami z oddziału rozmawiał na te tematy i te problemy, zagadnienia związane z astmą i jak jeszcze lepiej tym pacjentom możemy pomóc. Znaczy, choroby układu oddechowego to jest grupa chorób cywilizacyjnych, których częstość coraz szybciej rośnie, co wynika ze zmian środowiska i tak naprawdę z dużego zanieczyszczenia powietrza, którym oddychamy. A proszę pamiętać, że płuca filtrują tak naprawdę dziennie około 10 tysięcy litrów powietrza, które musi być oczyszczone. Więc nikt z nas sobie nie wyobraża, że będzie pił na przykład brudną wodę z kałuży. Oddychamy tak naprawdę bardzo brudnym powietrzem. W związku z tym częstość tych chorób szybko narasta. One pojawiają się już u małych dzieci. To jest najczęściej astma skrzelowa. Jest to najczęstsza choroba przewlekła wieku dziecięcego, a później w miarę jak rośniemy, no to oczywiście mamy tych chorób coraz więcej. Tak jak przewlekoobturacyjna choroba płuc, astma, choroby śródmiąższowe, stany zapalne dróg oddechowych. To jest również najczęstsza przyczyna zgłaszania się do lekarzy POZ-u infekcji dróg oddechowych, więc problem jest bardzo, bardzo poważny, a przykładem tego jest to, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy właśnie w tym roku gra dla płuc. Cieszę się, że ten problem jest dostrzegany. Chcę powiedzieć, że mamy coraz doskonalsze metody leczenia. Mamy coraz lepsze urządzenia do diagnostyki. Takim przykładem jest m.in. znakomite Centrum Pulmonologii w Torzymiu, gdzie praktycznie można każdą chorobę zdiagnozować, każdą chorobę układu oddechowego leczyć, a na dole się widziałem najnowsze tak metody leczenia m.in. takiej choroby jak obturacyjnego bezdechu sennego, gdzie pacjent nagle przestaje oddychać, wchodzi nieustannie zmęczony, cały czas jest w ryzyku nagłego zaśnięcia, na przykład za kierownicą, spowodowania wypadku, czy po prostu niedotlenienia mięśnia sercowego i zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu. Więc mogę powiedzieć tak, chorują płuca, ale często umieramy z powikłań chorób płuc, z powodu niedotlenienia mięśnia sercowego, udarów mózgu, innych. Ale żeby skutecznie leczyć te wszystkie powikłania, jak zawały, udary, to przede wszystkim trzeba myśleć o zdrowiu płuc. Jeszcze raz podkreślam tutaj, że w końcu ten problem dostrzeżono. Przykład COVID. Tak naprawdę rozmawiałem z panem doktorem Zioło przed tym spotkaniem, że my ten COVID to znam od dawna, bo nikt tego nigdy nie zdefiniował, ale to było z nami chyba prawie zawsze, w takiej czy w innej postaci. I cieszę się, że otworzyło to oczy na to, że nasze życie zaczyna się z oddechem i nasze życie się kończy z utratą tego oddechu. Płuca są najważniejsze. Proszę Państwa, przed rokiem, a konkretnie 5 maja zeszłego roku, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła zakończenie pandemii koronawirusem. Niestety, my ciągle borykamy się z tym wirusem, który bardzo szybko mutuje, zmienia swoje oblicze immunologiczne i no, daje pewne objawy, troszeczkę inne niż ten pierwszy wirus w 2020 roku, SARS-CoV-2. Teraz mamy już do czynienia z innymi liniami tego wirusa. Mówiliśmy o krakenie, ale nauczyliśmy się już postępować, ponieważ w Polsce no, ponad 6 milionów 600 tysięcy ludzi miało objawy i chorowało z powodu tego wirusa COVID. Nadal występuje zakażenie tym wirusem. Średnio około 40-50 przypadków codziennie w Polsce pacjentów choruje. Nie jest to zjawisko dobre, ponieważ też są takie krajowe statystyki, które mówią o tym, że 10 pacjentów codziennie w Polsce umiera z tego powodu. 6 z powodu
tylko infekcji tym wirusem, a czterech z powodu jeszcze współistnienia innych chorób. Proszę Państwa, w naszym społeczeństwie niestety zaszczepiło się tylko 58 milionów osób, z czego niewiele ponad 22 miliony osób przeszło pełne szczepienie. Teraz mamy nowoczesną szczepionkę Novaxozid, który możemy stosować już u wielu pacjentów, zwłaszcza obciążonych różnymi schorzeniami. Takim schorzeniem, w którym my zalecamy szczepienie przeciwkowidowe, jest też astma oskrzelowa. Tylko warunek, że ta choroba jest leczona stale. Nie tak, że mamy do czynienia z pacjentem, który raz bierze leki, raz nie bierze. No są przypadki astmy sporadycznej, to rozumiemy, ale no... Najczęściej opiekujemy się pacjentami z astmą przewlekłą. Pacjenci, jeżeli stosują przewlekle leki, to są w grupie pacjentów, którym ta szczepionka należy się za darmo. I należy z tego skorzystać, ponieważ owszem, szczepionka nas nie uchroni od zakażenia wirusem, ale przebieg tego schorzenia, przebieg tej infekcji będzie łagodniejszy i potem następstwa będą łagodniejsze. Co my teraz, że tak powiem, obserwujemy u tych pacjentów? No kiedyś, kiedy były te wirusy nazywane Delta, czy jakoś różnie, to objawy są już nieco inne. Nie ma tego braku węchu, braku smaku. Teraz mamy katar, gorączkę, bóle gardła, takie objawy osłabienia, zmęczenia. Pojawiają się takie objawy jakby depresji, a oczywiście są i bóle mięśni. Ten przebieg jakby jest łagodniejszy. No, najgorszy był ten rok 2020, kiedy sięgaliśmy po wszystko, co jest możliwe. Nawet próbowaliśmy tej amantadyny. Byliśmy tym ośrodkiem, który jeden z kilku ośrodków badał ten lek, czy on jest przydatny. No, mamy teraz już bardziej sprawdzone preparaty, które możemy stosować doustnie, ale no, w Polsce one są bardzo drogie i to tylko w wyjątkowych przypadkach my zalecamy te preparaty. Ten wirus już z takiego poziomu zmian tkankowych przechodzi w zmiany komórkowe, czego my tak dokładnie nie widzimy. I ciągle mutuje, ciągle zmienia swoje oblicze. To, co powiedziałem, takie jakieś bóle gardła, stany podgorączkowe albo gorączka, osłabienie, zmęczenie. No i czego się bardzo boimy, to przewlekły kaszel, i taka mgła covidowa, my to nazywamy, że człowiek jest zmęczony, zapomina pewnych faktów, pewnych słów, które no, na co dzień w pracy używa, a to nagle brakuje mu tam wypowiedzi czegoś, co stosował dotychczas. To są naprawdę takie sytuacje, które wybijają człowieka z pracy i to ludzi najczęściej w średnim wieku, no, którzy powinni rozwijać tą swoją karierę zawodową, a przychodzą do nas, do pulmonologa, bo jest zmęczony, nie może biegać, nie może z tymi kijkami czy na rowerze uprawiać dotychczasowych swoich takich zajęć, bo brakuje mu sił. A w badaniach naszych, on i w spirometrii, czy w tomografii widzimy, że jest dobrze. Także tu jest sytuacja no, trudna. Zachęcam wszystkich do szczepień jednak. W dzisiejszym świecie, który zmienia się w błyskawicznym tempie, niezbędne jest częste uaktualnianie zawodowej wiedzy. Spotkanie szkoleniowe Astma 2024 Pytania i Odpowiedzi było jednym z wielu działań, jakie w celu doskonalenia swojej kadry medycznej podejmuje dyrekcja Lubuskiego Szpitala Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu.